Cześć Karolina, bardzo miło mi Cię tutaj dzisiaj widzieć i cieszę się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do naszej rozmowy. Cześć, mi również bardzo, bardzo miło, bardzo dziękuję i cieszę się, że mamy dzisiaj okazję trochę porozmawiać. Tak, a będziemy rozmawiać o temacie, który wydaje mi się nie jest jeszcze tak często poruszany w sieci, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o relacjach partnerskich osób z ADHD. Ale zanim przejdę do pierwszych pytań i w ogóle do, do naszej rozmowy, to chciałabym, żebyś tak dosłownie w kilku słowach przedstawiła się słuchaczom, powiedziała coś o sobie, tak, żeby mogli Cię mhm. lepiej poznać. Mhm. Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Na co dzień pracuję z dziećmi, z młodzieżą i z osobami dorosłymi, z różnymi wyzwaniami. Gdzieś tam, szczególnie, też ten temat ADHD, czy w ogóle neuroróżnorodności, to jest temat, który opiekuję właśnie w terapiach zarówno wśród młodszych, jak i wśród osób dorosłych. Cudownie, to się bardzo dobrze składa, dlatego mm -hmm. że e, dzisiaj ten temat ADHD, właśnie będzie głównie mm, w naszym podcaście wybrzmiewał. Podejrzewam, że tego odcinka mogą słuchać e, zarówno osoby, które na przykład podejrzewają ADHD u swojego partnera czy partnerki, partnerzy osób zdiagnozowanych, a także same osoby z ADHD lub też e, przymierzające się do. Diagnozy. I tutaj chciałabym jeszcze na samym wstępie podkreślić, że ja dzisiaj nie będę z Tobą raczej poruszać takich podstaw, nie będę się Ciebie pytać o objawy ADHD mhm. i też generalnie o takie stricte podstawy. I też zaznaczę, że jeżeli kogoś ten temat interesuje i ktoś jeszcze nie siedzi w temacie ADHD, to w opisie tego odcinka po prostu umieszczę kilka linków do podcastów, które o tych podstawach. Są. To będą rozmowy ze specjalistami na przykład strefy psychy SWPS. Także, jeżeli kogoś ten temat ciekawi, to sobie będzie mógł później wejść w opis odcinka i po prostu trochę o podstawach posłuchać. Ja dzisiaj chciałabym się skupić na relacjach i też tutaj od razu zaznaczę, że najchętniej omówiłabym z Tobą wszystkie relacje, poczynając od tych, które gdzieś tam zawieramy jako dzieci o takie relacje rówieśnicze w starszych nieco latach, po relacje w pracy czy w rodzinie, ale podejrzewam, że na taki podcast nie starczyłoby nam po prostu całej nocy, bo nagrywamy ten podcast o 21:00. Tak skupię się dzisiaj na relacjach partnerskich i też postaram się bardzo, chociaż nie ukrywam, że może być to dla mnie małe wyzwanie, ponieważ jestem osobą ze zdiagnozowanym ADHD. Ale postaram się dosyć obiektywnie podejść dzisiaj do tego tematu i podpytać Cię o te relacje nie tylko z perspektywy osoby neurotypowej, ale też spojrzeć na te relacje trochę oczami tej drugiej strony czyli właśnie partnera czy partnerki osoby z ADHD. I ja tak ze swojej perspektywy trochę zacznę tą dzisiejszą rozmowę. Bo z mojego doświadczenia wiem, że relacja z osobą neurotypową, kiedy ja mam zdiagnozowane ADHD, nie zawsze jest łatwa. I wiem też, że druga strona czuje nieraz podobne rzeczy i ja już nieraz z moim partnerem byliśmy w takim miejscu, w którym te różnice w postrzeganiu świata w odbieraniu bodźców, w przeżywaniu różnych y, sytuacji czy emocji y, sprawiały, że było nam po prostu trudno i jednocześnie żywiliśmy do siebie cały czas mocne uczucia, ale z drugiej strony zastanawialiśmy się, czy będziemy razem w stanie jakoś zrozumieć się, swoje potrzeby i czy będziemy po prostu razem w stanie iść sobie przez to życie pomimo tych różnic. I właśnie na samym początku chciałabym się Ciebie spytać, biorąc pod uwagę te obszary, na których głównie to ADHD oddziałowuje, czyli tą nadpobudliwość psychoruchową, trudności w koncentracji uwagi czy impulsywność. Domyślam się, że objawy z tych wszystkich obszarów mogą na relacje wpływać, na samo ich budowanie, na ich jakość czy też czas trwania. I takie pierwsze moje pytanie brzmi. Jakie są takie główne, problematyczne obszary, które mogą pojawiać się w relacjach, gdy jedno z partnerów ma zdiagnozowane ADHD? Mhm. Ważne pytanie. I ja, zanim się odniosę do tych bardzo konkretnych obszarów, to gdzieś zaznaczę, że myślę, że to się w ogóle będzie pojawiało w naszej rozmowie, że to, o czym będę gdzieś mówiła, to jest pewnego rodzaju. Uśrednienie w takim sensie, że oczywiście każda relacja ma swoją specyfikę, prawda? My wszyscy jesteśmy w jakimś tam stopniu od siebie różni. Te relacje są też różne, więc ta dynamika w tych relacjach, ich jakość, to jak one wyglądają, to co w danej relacji jest problemem. Rzeczywiście, do, żeby tutaj nie wpaść trochę w taką pułapkę generalizacji, nie? że one nie zawsze będą takie same, czyli gdzieś to, o czym mówię, to jest trochę zebrany taki taki środeczek, czyli to co gdzieś jest zwykle albo co się gdzieś powtarza, co wcale nie znaczy, że w każdej relacji osoby z ADHD czy relacji, gdzie, gdzie ta neuroatypowość się pojawia, że te dane obszary będą, będą grane, nie? żebyśmy gdzieś Jasne. pamiętały o tym, że to jest w jakimś tam stopniu uśrednienie. Wracając do pytania i do tych obszarów, to myślę sobie, że w ogóle pierwszym takim kawałkiem czy obszarem, który, który może być problematyczny, to w ogóle zrozumienie tego, czym to ADHD jest, tak? a czym nie jest, biorąc mm -hmm. pod uwagę też w drugą stronę. No bo wokół samego ADHD, nawet w takiej przestrzeni, nie wiem, publicznej czy, czy takiej ogólnej, prawda, jeśli ktoś nie ma z tym styczności, to często mamy trochę to wyobrażenie takiego no, nadruchliwego chłopca w pierwszej klasie, tak? No, tak? To trochę jest taki stereotyp, prawda? I gdzieś ten stereotyp, jeśli my bardziej jesteśmy w tym temacie i gdzieś trochę zaczynamy się tym interesować, no to się okazuje, jak, jak duży jest to stereotyp, tak? Ale jeśli ktoś niekoniecznie gdzieś na, na, na swojej drodze spotkał ten, ten kawałek, to rzeczywiście może to być trochę taki sposób myślenia. No i ten sposób myślenia przede wszystkim będzie ro, ro, rodził takie kłopoty, że mi będzie trudno zrozumieć, co to znaczy. Że mój partner, moja partnerka ma ADHD, co to są te objawy, tak, o których tutaj powiedziałaś, w ogóle jak one się przekładają na życie, co one mi będą robić. Więc bym powiedziała, że ten pierwszy obszar to jest trochę taki obszar z gatunku tego, że potrzeba naprawdę dobrej psychoedukacji, tak bym powiedziała, w obie strony, dobrego zrozumienia tego, co, jakby z czym się mierzymy, żeby nam było łatwiej funkcjonować. I często już ten pierwszy kawałek zdarza się, że gdzieś no jest tym obszarem problemowym. Co więcej, on gdzieś potem wraca w relacjach co jakiś czas, Także Nam się wydaje, że myśmy już to omówili, już o tym rozmawialiśmy, już to wiemy, a potem pojawia się nowe wyzwanie i znowu trochę do tego wraca. Mm -hmm. nie? Więc przede wszystkim trochę zrozumienie tego, czym to ADHD jest. Ale też drugi taki kawałek, który no nieodłącznie nie, nie wiąże się i z relacjami, no i wiąże się z ADHD, to jest trochę kwestia regulacji emocji, która w ogóle no w relacjach jest ważna znowu po obu stronach, ale tak jak wiemy, jeśli chodzi o ADHD, to te kłopoty w regulacji emocji one mogą być gdzieś bardziej widoczne, czy mogą bardziej nam być większym wyzwaniem. Co też będzie wpływało na to, jak my się będziemy w związku dogadywać, komunikować, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc to jest trochę taki drugi obszar, ale też myślę sobie takie już kwestie bardziej związane z tymi osiowymi objawami, czyli trochę o tym, że czasami nasza impulsywność sprawia, że zanim dokładnie przemyślimy, co chcemy powiedzieć, no to już to mówimy i to nie zawsze jest najbardziej szczęśliwe. Czasami można tak poranić tą drugą osobę. Trochę to, że będziemy się rozpraszać w trakcie rozmowy, czy rozpraszać w trakcie jakiegoś, nie wiem, ważnego momentu, i to też może być bardzo różnie odbierane. Trochę też taki kawałek, że czasami nam jest trudno, czy to zarządzać sobą w czasie, czy organizować jakoś, planować yy, rzeczywistość, co też to. Wiąże się nieodłącznie z kwestią bycia w relacji, bo tu ja już nie decyduję tylko o sobie, no ale próbujemy coś zrobić razem, i czasami, prawda, ta organizacja no jest po prostu potrzebna, żeby te grafiki nam się gdzieś spięły, i to jest też gdzieś e, trudny kawałek. No i myślę sobie jeszcze, że taka trudność, z którą też taka gabinetowa bym powiedziała, z którą często, jak rozmawiam z partnerami, partnerkami osób za DHD, która gdzieś wybrzmiewa, to jest taka trudność. Że jest czasami takie oczekiwanie, że jak my już zrobiliśmy w relacji pracę nad jakimś kawałkiem, tak, gdzieś, nie wiem, pracowaliśmy nad tym, żeby rzeczywiście lepiej się komunikować, tak, albo pracowaliśmy nad tym, żeby mieć jakąś strategię, nie wiem, na utrzymanie porządku, na niezapominanie itd. itd. To jest takie oczekiwanie, no, że już myśmy to wypracowali, to już powinno być, przechodzimy do następnej kwestii, nie? Mhm. A okazuje się trochę tak, jak to jest w ADHD, że my robimy pracę tu i teraz, tak? Czyli dopóki ja stosuję strategię, dopóki ja jakby mielę dany temat, bo wiem, że on jest ważny i mam go gdzieś wysoko na liście priorytetów, no to rzeczywiście. Tu i teraz jestem w stanie go zaopiekować, ale jeśli ja przestaję się na nim skupiać, bo coś tam się w moim życiu wydarzyło, przestaję stosować strategię, czyli te okulary na objawy adehadowe, no to może się okazać, że kwestie, które już wcześniej były wypracowane, no że one znowu wracają. I to jest, myślę sobie, taki też obszar no, trudny dla osób gdzieś będących w relacji, bo, bo ten sposób myślenia, że My pracujemy tu i teraz. Nie zawsze myślę sobie w tej psychoedukacji tak bardzo dosadnie wybrzmiewa, nie? że to mhm, trochę to tak. oczekiwanie, że no już, już, to, już to było, już żeśmy to wypracowali, a to ciągle wraca jak taki powtarzający się problem. I myślę sobie, że to jest też duże wyzwanie w ogóle dla relacji duże wyzwanie y, gdzieś tam, jeśli chodzi o bycie, bycie w związku. Tak, wydaje mi się, że to, o czym mówisz, czyli to, że nie zawsze wybrzmiewa to, że te strategie są na tu i teraz. Myślę, że to szczególnie na początku poznawania ADHD musi być trudne, dlatego że chciałoby się raz coś przepracować, tak. żeby to działało już później. Najlepiej na zawsze, albo przynajmniej na jakiś dłuższy czas, mm -hmm. a nie zawsze tak jest. Ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś na początku, że ta psychoedukacja jest bardzo ważna po obu stronach, to ja tak sobie myślę, że, żeby była psychoedukacja, to najpierw musi być w ogóle świadomość tego ADHD, i wydaje mi się, że trochę znam odpowiedź na pytanie, które chcę ci zadać, jaką rolę odgrywa sama diagnoza ADHD w relacji. Czy nie mając świadomości, że na przykład jeden, jeden z partnerów, partnere, oh, partner czy partnerka ma to ADHD, czy może być trudniej niż gdy jest ta świadomość, albo czy diagnoza może później ułatwić pracę właśnie nad różnymi kawałkami w relacji? Mhm. Ja myślę sobie, że to jest znowu kwestia trochę wzajemnego zrozumienia, nie? że ta diagnoza daje trochę inną perspektywę na to, co się ze mną dzieje. Już często w ogóle osoby, już abstrahując tu od rozmawiania o związkach, ale w ogóle osoby, które otrzymują diagnozę ADHD, Zwykle na jakimś tam etapie życia, czasami właśnie w dorosłości, często mówią, że to jest dla nich duża ulga, czy takie, no w końcu rozumiem, taki efekt trochę, w końcu mi się puzzle w życiu poukładały, nie? W końcu zaczynam rozumieć, o co, z czego wynikają różne kawałki, z którymi ja się mierzę, z czego wynikają różne objawy, które ja mam, i, i dzięki temu mogę w jakiś sposób próbować nad nimi pracować, nie? No i tutaj mówię o jednostce, ale w relacji. To będzie no trochę piętro wyżej skomplikowania, ale do, dokładnie o tym samym mówimy, tak? Że jeśli ja wiem, że mam taką diagnozę i rozmawiamy o tym otwarcie z moim partnerem czy partnerką i gdzieś właśnie trochę omawiamy to, co z tej diagnozy gdzieś na jakimś etapie może wynikać, no to rzeczywiście zaczynamy mieć w ogóle pole do tego, żeby próbować nad tym jakoś wspólnie pracować, tak? Żeby gdzieś też mieć pole do tego, żeby wzajemnie siebie rozumieć, że ja mam tak. I to być może wynika gdzieś tam po części z różnych objawów, które się pojawiają, a ty masz inaczej. No i gdzieś możemy próbować spotkać się po środku, tak? Czy w jednym aspekcie ja trochę przysunę się bardziej do ciebie, a w innym aspekcie relacji ty bardziej do mnie, tak? To daje przestrzeń do tego, żeby być w stanie pracować i być w stanie siebie zrozumieć. I myślę sobie, że to jest w ogóle taki fundament też, bo. Jeśli ja tej diagnozy nie mam i jeśli gdzieś pozostaję w tej relacji, pojawiają się w niej kłopoty. I wracają. Tak, i one wracają, nie? To myślę sobie, że dla samej osoby z nierozpoznanym ADHD to jest bardzo duże obciążenie trochę w takim sensie, że tam się często zaczynają pojawiać te takie myśli, no, że coś jest ze mną nie tak, tak, że no, jakoś tutaj ludzie budują związki, są w związkach, bo często też dzieje się trochę tak, mam nierozpoznane ADHD, a dynamika wchodzenia w relacje jest typowa dla ADHD, czyli, że gdzieś, nie wiem, zdarza mi się dosyć często zmieniać te relacje, czy one mi w ogóle nie wychodzą w życiu. I trochę chodzi o to, że jeśli ja nie mam tej świadomości, z czego to wynika, to mam bardzo prostą drogę do tego, żeby sobie pomyśleć, no, że coś jest we mnie nie w porządku, coś jest ze mną nie tak, bo wszyscy ludzie dookoła, czy ci, których znam, no jakoś te relacje budują, a ja nie. Nie, ja więc myślę sobie, że to jest ważne i jak już jestem w relacji i w ogóle jak jestem na etapie szukania tych relacji czy wchodzenia w relacje. Tak, i z drugiej strony wydaje mi się, że też z perspektywy właśnie partnera czy partnerki osoby z ADHD, nieświadomość tej diagnozy może, tak jak powiedziałaś, utrudniać zrozumienie niektórych zachowań, mm -hmm. bo jeżeli dowiemy się, że to ADHD jest, to absolutnie nie chodzi o to, żeby później używać go jako jakiejkolwiek wymówki czy zasłaniać się nim ciągle, ale myślę, że to daje taki fajny fundament do tego, żeby właśnie trochę się nawzajem jeszcze lepiej poznać i po prostu zrozumieć, skąd niektóre zachowania czy niektóre trudności mogą się brać. Dlatego wydaje mi się, że ta diagnoza faktycznie może pomóc i właśnie może pomóc też zrozumieć nie tylko osobie z ADHD samą siebie, ale też właśnie partnerowi czy partnerce osoby z ADHD. I teraz jeszcze mam takie pytanie, bo w sumie zastanawiałam się nad tym, jeżeli na przykład, Mamy powiedzmy, kobietę i mężczyznę. I kobieta siedzi trochę w tematyce ADHD, już coś tam sobie czytała I zauważa, że no u partnera że jest jakaś możliwość, że to ADHD jest. Czy w ogóle warto poruszyć taki temat z partnerem partnerką, jeżeli dostrzegamy objawy. I jeżeli tak, to w jaki sposób zrobić to, Najłagodniej, w sensie czy mm -hmm. w ogóle jest sens, na przykład, zasugerować wizytę u specjalisty, tak żeby ta osoba mm, nie poczuła się zaatakowana? Mm -hmm. To jest trudne. To, co powiedziałaś, okay. bo to jest czasami takie bycie wujkiem dobrym radą nie? Albo no właśnie, że takie właśnie. występowanie z pozycji trochę wyższości, zobacz, ja widzę tu o ciebie takie objawy, nie? Mm -hmm. To jest tak, jak nie powinniśmy robić, tak sobie myślę. Bo trzeba mocno uważ uważać, żeby nie unieważnić i żeby nie gdzieś nie zaszufladkować tego człowieka trochę na zasadzie, słuchaj, ja jestem specjalistą od ciebie, ty idź musisz coś ze sobą zrobić, okay. nie? Mm -hmm. To jest bardzo, myślę, sobie ciężkie. Ale z drugiej strony myślę sobie, że jeśli gdzieś rozmawiamy o związkach, które no mają gdzieś też taką przestrzeń, mhm. że my rozmawiamy ze sobą, że ta komunikacja gdzieś tam jest i że nam zależy w ogóle na tym, żeby ta komunikacja i ta szczerość gdzieś między nami była, plus myślę sobie, że tu jest ważny taki kawałek, jeśli te objawy, które my widzimy u tego drugiego człowieka, no, w jakiś sposób też y, robią nam kłopot mm -hmm. w relacji, nie? Bo tak. myślę sobie, że no, jeśli one jakieś są, tak, ale mi to generalnie nie przeszkadza, no to wtedy jest pytanie, czy my musimy o tym gadać, mm -hmm. tak? No, ale zwykle to jest, powiedziałabym, ta bardzo optymistyczna wersja, bo zwykle te objawy, my zaczynamy o nich czytać i je widzieć, dlatego że one nam zaczynają w jakimś tam momencie przeszkadzać, tak? Nie wiem, mój partner ciągle gubi rzeczy, tak? Albo mamy wiecznie zapłacone rachunki, albo umawiam się z nim, a on jest zawsze spóźniony i zawsze ma czas, tak? I, i gdzieś pewne rzeczy się nie dzieją, nie? Czyli że zaczynają się takie kawałki, które robią nam kłopot, no i wtedy gdzieś czytamy, sprawdzamy, no i mamy takie podejrzenie, że być może tak, a być może nie, mhm. więc to zawsze gdzieś określa specjalista, ale myślę sobie, że, że to jest trochę tak, że gdzieś musimy wybrać przede wszystkim taki dobry, spokojny moment na taką rozmowę mhm. i bardzo próbować mówić o tym w taki sposób nieoceniający, nie? Czyli nie, że ty widzisz tutaj robisz i ciągle im jest tym trudno i w takim tonie trochę jakby z pretensją Idź do specjalisty się tak. diagnozuj, żeby było nam łatwiej. <grym> tak. Nie litania trudności tylko y, raczej bym powiedziała trochę taką obserwację, wiesz, że widzę, że tak jest, że to i tam to się dzieje, mhm. no i się tak zastanawiam jakby z czego to może wynikać, bo mi jest gdzieś z tym trudno i też trochę pamiętamy o takiej zasadzie, że jeśli my już zdecydujemy się y, mówić o tym, z czym nam jest trudno, to żeby gdzieś też poszukać y, przeciwwagi, nie, że jak ja mówię słuchaj, no z tym mi jest trudno, a z drugiej strony wiesz, są takie rzeczy, które jakby bardzo w nas lubię i one w ogóle świetnie nam działają, żeby gdzieś dbać o to, że to nie jest tylko tutaj listowanie, co nam nie działa i w ogóle z czym jest kłopot, tak? mhm. tylko gdzieś y, y, trochę bym powiedziała, tak, taka równowaga przesunięta w stronę tych dobrych rzeczy. Myślę sobie, że też czasem działa y, pokazanie jakiegoś filmiku, czy właśnie podcastu, mhm. trochę tak jak nagrywamy, trochę na zasadzie nie jestem specjalistą, wiesz, no nie znam się, ale posłuchaj, może to gdzieś nam pomoże, może tobie coś rozjaśni. I co ty o tym myślisz, nie? Trochę pamiętając zawsze, że my nie jesteśmy ekspertami od tej drugiej osoby, nie? Że to jest też nasz trochę filtr i nasza obserwacja. Mm -hmm. Niemniej jednak jakby myślę sobie, że trochę jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania o tym, czy ta diagnoza jest ważna, bo tutaj trochę też rozmawiamy o tym, że być może tą diagnozę torujemy trochę drogę tej diagnozie. To ta diagnoza też jest ważna z takiego zwykle z zupełnie pragmatycznego punktu widzenia, że jeśli my mamy diagnozę, to my możemy zacząć leczyć, mm -hmm. czyli możemy wdrożyć czy to farmakoterapię, czy terapię, psychoterapię, która będzie jakby pomagała okiełznać trochę te objawy, nie? Więc być może tutaj, jeśli ja widzę, że są takie objawy, to ta diagnoza to jest trochę taka ścieżka tego, żeby móc sobie z tymi objawami lepiej poradzić. I nie na zasadzie, zobacz, to ty musisz coś z nimi zrobić. Tylko słuchaj, są pewne leki, są odpowiednie strategie, są osoby, które mogą ci w tym pomóc. Nie jesteś w tym sam. Nie mm. jesteś w tym sama. I też ja Ci pomogę, i ty mm -hmm. na to. Mm. Wydaje mi się, że faktycznie taki sposób mógłby na przykład do mnie przemówić, jakbym kiedyś, mm -hmm. kiedyś jeszcze nie wiedziała o swojej diagnozie. Mm -hmm. Zastanawiam się, bo właśnie bardzo mi zależy dzisiaj, żebyśmy trochę mm, spojrzały na te relacje właśnie z dwóch stron, i teraz chciałabym się ciebie zapytać o taką rzecz, o której pisałaś w jednym ze swoich postów, mm -hmm. mianowicie na temat tego samopoczucia zarówno osoby z ADHD, jak i jej partnera, partnerki, jak taka osoba może się czuć w relacji. I teraz też podkreślę to, że chodzi o takie częste samopoczucie w relacji, bo też wydaje mi się, że no, zależy to od bardzo wielu czynników mm -hmm. i od tego, jakie my mamy wypracowane różne strategie, i od tego, jak w ogóle jesteśmy różnymi ludźmi, więc myślę, że tutaj niektóre elementy będą mogły się pokrywać u niektórych osób, inne nie. Ale ten post, który napisałaś, no ja go mocno tak odczułam, w sensie szczególnie jeśli się cofam do tego czasu sprzed mojej diagnozy i przypominam sobie, jak wtedy czułam się w relacji z moim partnerem, i też przypominam sobie rozmowy, i przypominam sobie, co on wtedy czuł, jak jeszcze w ogóle nie mieliśmy świadomości tej mojej diagnozy, to tutaj bardzo mi się to pokrywało z twoim postem, dlatego chciałabym to omówić, bo może na przykład pozwoli to trochę, Zauważyć niektóre rzeczy osobom, które nas słuchają, i mhm. na przykład coś będą mogły dzięki temu zauważyć, zaobserwować. Także, no tak, to jest moje pytanie: mhm. jak często mogą czuć się osoby za DHD, ale też ich partnerzy czy partnerki w relacji? Mhm. Fajnie, że powiedziałeś, że to znowu jest pewne uśrednienie, nie? że znowu u części osób będzie tak, u części być może będzie inaczej i też gdzieś mamy to wszystko z tyłu głowy. Ale może zacznę od tej strony adychadowej, tak? Czyli ja, jako osoba z ADHD, która wchodzi w relacje, gdzieś tam może się przede wszystkim pojawiać. Myślę, jeśli to jest tak, że y, zakładamy, że ta druga osoba jest neurotypowa, mm -hmm, także może się pojawić trochę takie poczucie, że no, ja jestem jakaś inna, że jakoś nie do końca pasuję, albo że w ogóle zupełnie jakoś inaczej działam. I teraz kto tutaj jakby ma kłopot, tak? Ja czy ta druga strona, <laughs> skoro prawda? No my tu się nie spotykamy. Trochę chodzę, chodzi mi o takie, czy to sposoby doświadczania świata, czy to w ogóle sposoby myślenia i planowania różnych rzeczy, tak? Czy to y, gdzieś takie nawet codzienne rzeczy wynikające, nie wiem, z jakichś przyzwyczajeń czy, czy rutyn, tak? Że jakby może być takie poczucie, że rzeczywiście, y, nie wiem, mi nie idzie tak łatwo priorytetyzowanie rzeczy, nie idzie mi tak łatwo zorganizowanie czegoś, albo y, wprost przeciwnie, może się okazać, że no ja to w ogóle na hura, no żaden problem, idźmy, róbmy, tak? Już tu w ogóle zapalam się szybko do wielu rzeczy i jestem dosyć, powiedziałabym, i spontaniczna, i w ogóle kreatywna, i jestem w stanie wymyśleć tysiąc rozwiązań na dany problem, i ekstra, a ta druga strona mówi, no za szybko, tak? No, jakby zwolnijmy to w ogóle, ale o co teraz chodzi, tak? Gdzie my jesteśmy, nie? Więc to jest trochę to poczucie, że no ja mam inaczej, moja głowa ma inaczej i znowu, jeśli wiem, dlaczego mam inaczej, to to jest bardzo odbarczające, nie? To jest bardzo wtedy takie y, dające ulgę. Jeśli nie wiem, dlaczego mam inaczej, to już jest gorsza sprawa, tak? Bo tam już y, pojawiają się, mogą się pojawiać różne kawałki y, w domysłach, y, skąd to się gdzieś wzięło. Nie? Ale ta, to poczucie inności to jest też coś, co często wybrzmiewa, y, jak się rozmawia z osobami właśnie ADHD-owymi. Innym kawałkiem jest też trochę y, czasami bycie takim. Myślę sobie w relacji przytłoczonym. Oczywiście to zależy trochę od tego, na ile mamy nasilone te objawy ADHD i na ile one są też gdzieś olekowane, tak? na ile mamy różne strategie, ale jeśli one są uciążliwe, a często tak jest, że zanim nie trafimy na gdzieś właściwy sposób leczenia, nie ustawimy sobie tego leczenia, to rzeczywiście wiele rzeczy w życiu może być wyzwaniem, tak? i już codzienne radzenie sobie samemu ze sobą. Jest często wyzwaniem. A jeśli ja mam jeszcze, jestem w relacji, tak, co zwykle komplikuje y, radzenie sobie z różnymi rzeczami i wymaga, tak jak na przykład mówiłam o tej organizacji, no zorganizować siebie już jest trudno, a zorganizować nas to czasami już jest w ogóle bardzo, bardzo trudno. No i to poczucie takiego przytłoczenia, tak, że ja tu dużo więcej energii i zasobów muszę włożyć, żeby to wszystko jakoś nam działało. Sprawia, że ja momentami mam takie poczucie, matko, no, no nie dam rady, tak? Tego jest wszystkiego za dużo. Nie? Więc to poczucie przytłoczenia mhm. też jest łącznie razem z tą innością, gdzieś jest takim, takim trudnym kawałkiem. Też myślę sobie o trochę takim czasami podporządkowaniu. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chodzi mi trochę o taką sytuację, gdzie czasami zdarza się, że jeśli mi brakuje pewnych, czy mam trudność ze skoncentrowaniem się na czymś, a mój partner, moja partnerka akurat ma tak, że dla niego te rzeczy są bardzo ważne, tak? No i chodzi i mi przypomina, ale słuchaj, trzeba było zrobić to, i znowu nie pamiętać. No a teraz tutaj następna rzecz, jaką masz zrobić, to jest taka, tak? Czyli czasami w relacji robi się wtedy taka. E, taka nierówność pozycji, że, że ta jedna osoba zaczyna trochę nami zarządzać, nie ze złej wiary, mm -hmm. e, absolutnie, bo intencja jest dobra, tylko y, chodzi o to, że czasami tego jest po prostu dużo i ja zaczynam czuć się trochę y, y, gdzieś w, w takim kawałku niekompetencji, także sobie w ogóle nie radzę. Bo w zasadzie cały czas dostaje mnóstwo komunikatów o tym, co, co powinno być moim następnym krokiem, tak? Albo co teraz powinnam o czym powinnam pamiętać, co zrobić, tak? I że to nie jest trochę tak, że ja czuję, że jestem na równi gdzieś, tak. że to jest takie partnerstwo, nie tylko czuję, że ktoś trochę mną jakby bardziej zarządza. I to nie jest przyjemne uczucie w relacji, i to nie jest też dobra równowaga w relacji. A czasami jednak, biorąc pod uwagę mój adechadowy mózg, no, nie ukrywajmy, że czasami jest nawet przydatne, tak? No bo rzeczywiście ja bym się gdzieś wykoleiła, gdyby tego mm -hmm. przypominania czy tego zarządzania nie było. Ale znowu to musi być pewne zrozumienie po obu stronach, tego, że tu nie ma złej intencji, nie ma złej wiary, no, a z drugiej strony też no, musi być tego odpowiednia ilość, bym powiedziała, mm -hmm. nie? Czyli gdzieś to jest znowu coś, co ja. Muszę sobie. Musimy sobie wspólnie gdzieś wypracować, żeby nie wpadać trochę w to poczucie, że ja sobie tak ze wszystkim nie radzę, a ten mój partner, ta moja partnerka to w ogóle cały czas mi mówi, co ja mam robić. Nie? Albo z kolei, że trochę się czuję jak takie dziecko, które już ciągle <śm> przypomina, a ja na przykład się staram, ale po prostu no czasami zdarzy mi się zapomnieć i mam już dosyć tego przypominania. Myślę, że tutaj <śm> to tak. właśnie tak jak mówisz, ma dwie strony, bo z jednej strony. Pomaga po prostu, nie wiem, chociażby utrzymywać porządek czy pamiętać o różnych mhm. rzeczach, a z drugiej strony czasami jest męczące i ważne jest to, żeby po prostu gdzieś znaleźć tą równowagę, co też nie zawsze jest łatwe. Absolutnie, nie? I to trochę nas prowadzi też do następnego kawałka. Trochę takiej dużej potrzeby bycia zaakceptowanym takim, jakim, jaką ja jestem, tak? No bo ADHD to nie jest coś, co um, jeśli my odpowiednio olekujemy, to, to wyleczymy na amen, hmm. tak? Że jak wezmę magiczny lek, albo nie wiem, pójdę na odpowiednią ilość terapii i moja głowa się zmieni. Tak. ADHD. Jest to odmienny sposób funkcjonowania układu nerwowego i rozwoju tego układu. I on z nami po prostu jest, trochę tak jak kolor oczu, wzrost, różne inne cechy, które mamy. Nie? I to, że te objawy czasami przeszkadzają w życiu, daje właśnie, zwłaszcza jeśli tej psychoedukacji gdzieś tam zabrakło na początku, daje tą pokusę takiego, no ale jak ty się jeszcze bardziej postarasz to w końcu jakby tutaj dojdziemy do, do jakiegoś porozumienia jak jeszcze bardziej tutaj wykonasz pracę nad sobą no to w tym obszarze będzie nam łatwiej nie czyli to robi nam trochę taką pokusę tego że ta osoba z ADHD może czuć się jakby ciągle nie dość dobra nie ciągle nie do końca zaakceptowana w tej relacji no, bo jest ciągle to oczekiwanie, że no i jak jeszcze bardziej się postarasz, to wtedy będzie dość dobrze, nie? Mhm. I gdzieś ta, ta potrzeba akceptacji, myślę sobie, że to jest też w ogóle bardzo ważny kawałek, bo ona często wiąże się jeszcze z tym poczuciem tego, że ja się staram, staram, staram no ale pojawiają się po prostu porażki, tak, po drodze i to jest znowu nie, nieunikniony kawałek i ja mogę się znowu w tej relacji trochę czuć z takiej pozycji, że z jednej strony no, jestem nie do końca akceptowana z całym swoim, ze wszystkimi swoimi kawałkami, no, a z drugiej strony jakby mam trochę takie poczucie, że w ogóle jakby ciągle odnoszę porażki, tak? Na tym polu relacyjnym, nie? że ten mój partner, partnerka to na tu sobie radzi, tu ogarnia, tak? A... I też takie poczucie, że czasami nie jestem w stanie zrobić już nic więcej. I to też jest tak. takie po prostu trudne, bo chciałabym, ale nie jestem w stanie. Po prostu. Że to jest taka bezradność już w pewnym momencie, nie? że ja wiem, że po prostu cokolwiek nie zrobię, to już mi brakuje zasobów i tak. No i więcej, więcej nie dam, tak. A, mm, a czasem pojawia się że takie po, poczucie w pewnym momencie, że ja już po prostu nawet nie mam siły mm. po raz kolejny zacząć znowu walczyć o ten sam kawałek, który gdzieś no, jest trudnością, nie, więc. Myślę sobie, że też ta obawa kolejnej porażki mm. yy, na jakimś tam polu, tak? to jest też częste poczucie, które gdzieś tam się pojawia. Tak, i ja się z tym wszystkim utożsamiam, i mimo że jestem z moim partnerem już prawie 8 lat, z jakąś tam drobną przerwą kilka mm -hmm. lat temu, to cały czas nad tym pracujemy i to jest cały czas praca, i cały czas mm -hmm. gdzieś tam docieranie tego. Cały czas znajdowanie jakichś form komunikacji, które będą nam trochę bardziej odpowiadać, jakichś sposobów naszych różnych, najróżniejszych, na to, żeby sobie z tymi kawałkami jakoś radzić, ale to jest ciągła praca i może robi się coraz łatwiej, ale nadal zdarzają się momenty po prostu trudne, bo mimo wszystko różnimy się między sobą i wydaje mi się, że szczególnie właśnie tutaj na tym polu, gdzie jest osoba z ADHD i bez ADHD, Czasem ciężko nam po prostu zrozumieć drugą osobę bez takiego wejścia w jej buty, mm -hmm. i przez to, że nie możemy po prostu spojrzeć na świat jej oczami, to nie jesteśmy w stanie tak w stu procentach zrozumieć jej potrzeb i tego po prostu, jak ona ten świat postrzega. Więc wydaje mi się, że takie stuprocentowe zrozumienie nie wiem, czy jest możliwe, ale na pewno warto po prostu gdzieś tam, tak mi się wydaje jak najbardziej starać się tą drugą osobę zrozumieć. Próbować, prawda? Bo, bo gdzieś na tej ścieżce do tego, żeby no przybliżać się, no bo nie zawsze, tak jak powiedziałaś, no nie zawsze jesteśmy w stanie tak dokładnie wejść w do te buty. Ale myślę sobie też, że, że to, co chciałabym, żeby gdzieś tutaj wybrzmiało, to gdzieś jakby no powiedziałam o takich rzeczach trudnych, że to trudno jest być w tej relacji, ale znowu chciałabym e, wrócić do tego uśredniania, że absolutnie będą osoby z ADHD, czy partnerzy osoby z ADHD, którzy wcale się tak nie będą czuli, którzy mm. wprost przeciwnie, będą czuli się i bardzo zaopiekowani, i absolutnie też mający dużą kontrolę nad tą relacją. I ta inność będzie bardziej ciekawością, że zobacz, ty masz tak, ja mam tak, i że to, y, to jest w ogóle fajne, tak, że mamy inaczej. I że będą się też czuć bardzo zaakceptowani przez swojego partnera, i, i, i absolutnie będą też mieli takie poczucie, że, że porażka jest w ogóle częścią życia. Popełniamy błędy wszyscy, tak? mm -hmm. I że to jest zupełnie okej. Okay. Więc, żebyśmy też gdzieś z tyłu głowy, głowy mia, mieli, że jest ta absolutnie druga strona, i, i ona wcale nie jest taka, że, że nigdy jej nie ma, tak? Albo mm -hmm. nikt jej nigdy nie widział, bo czasami też możemy się gdzieś bardzo zapędzić w tym takim negatywnym no tak. patrzeniu. Nie? Tak, a mi się wydaje, że to naprawdę to, w jaki sposób my w tej relacji funkcjonujemy, absolutnie nie jest jedynym czynnikiem to, czy mamy ADHD, czy go nie mamy, absolutnie. tylko bardzo, bardzo dużo innych czynników poczynając od środowiskowych poprzez jakieś nasze relacje rodzinne. To, jak mieliśmy u siebie w domu i wiele, wiele, wiele innych takich. Jakieś często kawałki też współwystępujące, nie? Bo ADHD to jest jedno, a wcale nie jest powiedziane, że mój partner bez ADHD nie ma jakiegoś innego swojego kawałka, tak? Czy tam jakiegoś celu przywiązania, który też będzie wpływał. Więc tak jak mówisz, myślę, że naprawdę warto też patrzeć na to, że ADHD nie jest jedynym determinantem tego. Jak nam w tej relacji będzie, jak będziemy się w niej czuć. Nie? Mm -hmm. To, co mówię, to jest jakby bardzo tak sfokusowane przez pryzmat tego ADHD, nie? ale tak jak mówię, to jest pewien wycinek. Tak, i też myślę, że dobrze właśnie, że to wybrzmiało, ale właśnie też zależy mi bardzo na tym, żebyśmy dzisiaj spojrzały też oczami tej drugiej strony, więc spytam Cię jeszcze o to takie mm -hmm. uśrednione samopoczucie partnerów, partnerek osób z ADHD. Zakładając, że są to osoby neurotypowe, tak. nie? to. Myślę sobie, że to jest też y, taki kawałek, od którego bym zaczęła, który często się pojawia, że ta druga strona y, będąca w relacji często ma takie poczucie bycia przytłoczoną, ale tu w tej pierwszej stronie też o tym mówiłam, tylko tu to przytłoczenie jest trochę inne. To przytłoczenie jest y, związane trochę z tym, że ja mam poczucie, że dużo obowiązków, dużo y, różnych takich formalnych, nieformalnych rzeczy, ale zarządzania wieloma rzeczami spoczywa na mnie, tak? Przez to, że część objawów mojej partnerki, mojego partnera sprawia, że jej, nie wiem, być może trudniej organizować różne rzeczy, pamiętać, yy, gdzieś tam planować, no to często zdarza się tak, że ta druga strona wtedy dużo tego bierze na siebie, no i może się okazywać, że w pewnym momencie ona już jest bardzo przytłoczona i bardzo też i zestresowana i wyczerpana trochę zarządzaniem nie tylko sobą, ale zarządzaniem też protezowaniem trochę, w cudzysłowie oczywiście, tych tych trudności, które są po stronie adechadowej. Czyli, że mam w pewnym momencie dużo takich fo fo formalnych obowiązków czy różnych rzeczy, które muszę załatwić, pamiętać, które są po mojej stronie. No i to rzeczywiście może powodować, że ja jakby jestem w ciągłym napięciu, tak? No bo jeszcze to muszę załatwić, wiem, że jeszcze o tym muszę pamiętać, bo ta druga strona gdzieś tam tego nie jakby zapomnie ogarnąć albo nie do końca tak się umówiliśmy, że. Ja to ogarniam, bo mi jest łatwiej, to jest też w ogóle częste, tak? Że, no dobra, no to nie wiem, jest coś do zrobienia, no to ja to wezmę, bo, bo mi to będzie łatwiej załatwić. Tylko potem się okazuje, że często ta lista tych formalnych rzeczy, a my ich w życiu mamy dużo, tak? Bo no, powiedziałam, że rzadko są takie okresy, gdzie człowiek po prostu no, nic nie musi załatwiać, nic nie musi planować. Zwykle coś tam się pojawia, nie? więc potem się okazuje, że po stronie osoby, tego partnera neurotypowego, należy no dużo tych takich obowiązkowych, często niezbyt przyjemnych rzeczy. No i to robi dużo, dużo też takiego wyczerpania czy przytłoczenia, nie? więc to, to jest taki jeden kawałek. Myślę sobie też trochę, że jeśli znowu ta psychoedukacja nie, gdzieś tam nie pojawiła się na początku, to może być tak, że, że osoba neurotypowa czasami może czuć się w takiej relacji, tak bym to trochę w cudzysłowie powiedziała, ale myślę, że to dobrze odzwierciedla w jakiś tam sposób ignorowana. Trochę na zasadzie, że jeśli mój partner ma zaburzenia koncentracji uwagi, tak, i na przykład, nie wiem, rozmawiamy, no i ta rozmowa jest typowo adechadowa w jakichś tam kawałkach, tak, albo zdarza się, że no, gdzieś tam się wątek urwał, albo, Pojawił się w ogóle zupełnie inny wątek, tak? Albo gdzieś nie ma trochę tej ciągłości, trochę takiego odniesienia się do tego, co ja powiedziałam. No to może być takie poczucie, że no nie wiem, że on mnie nie słucha, tak? Albo że to, co mówię, to jest w ogóle nieinteresujące, albo że no ja tu o jednym, a, a on, ona zupełnie o czymś innym, nie? Więc myślę sobie, że to jest trochę takie poczucie, że jeśli ja nie, nie rozumiem, z czego to wynika. No, to mogę mieć takie poczucie, że nie wiem, że nie jestem ważna, albo że jestem trochę olana w tej relacji, albo myślę sobie też o takich sytuacjach, nie wiem, gdy mój partner złapie hiperfokus na coś, tak? To jest też typowe dla adechadowej głowy, że nagle po prostu, nie wiem, wybranie fajnej gitary do gry, to jest w ogóle cel moich najbliższych paru dni, tak? I ja przeczytałam cały internet na ten temat, i w ogóle zadzwoniłam do wszystkich sklepów muzycznych dookoła. No, i w zasadzie to mnie za bardzo nie interesuje, co my dzisiaj będziemy jeść na obiad albo jaki serial wspólnie obejrzymy, tak? No, no, bo researchuję gitary w tej chwili, tak? No i oczywiście trochę to przejaskrawiam, gdzieś chodzi mi trochę o pokazanie klimatu, nie? Ale rzeczywiście to robi kłopot, bo ja mam wtedy takie poczucie, no dobra, ta gitara jest ważniejsza niż ja, nie? A jeśli ja rozumiem, z czego to wynika. To też będę umiała wtedy na to inaczej patrzeć, to będę w stanie to zrozumieć, być może też pomóc wrócić temu partnerowi, partnerce swojej na wiem, gitara, robimy research, ale słuchaj, za 15 minut, tak, gdzieś przechodzimy do czegoś innego, nie? Czy, no oczywiście też wymyślam, nie? Ale chodzi mi o to, że ja mam wtedy narzędzie, co mogę zrobić z tym swoim poczuciem takiego bycia olaną, olany, nie? Mm -hmm. Myślę sobie, że też może się tak zdarzyć, że yy, mam takie poczucie frustracji w ogóle w relacji. Trochę z jednej strony, dlatego, że tak jak wcześniej trochę już o tym rozmawiałyśmy, rzeczy, nad którymi pracuję, to są rzeczy, które będą do nas wracały, tak? Że już jedno wypracowałam, no a znowu mam z tym kłopot. Tak? I to się nie kończy. To jakby nie ma takiego momentu, w którym to wszystko będzie tak super działało. No i znowu tu jest trochę takie praca do zrobienia po stronie tej osoby neurotypowej, trochę w stronę zaakceptowania tego, no, że to nie jest wina tej drugiej strony, że to nie jest złośliwość, że to nie jest usprawiedliwienie, że to nie jest wymierzone we mnie, tylko to jest jakaś trudność, z którą ona się mierzy, no, i albo będziemy próbowali się z tym mierzyć wspólnie. Albo ja ciągle będę miała to poczucie, że no jak bumerang, ciągle jakby kręcimy się w kółko, nie? Mhm. I to rzeczywiście robi dużą, y, duże poczucie frustracji, tak sobie myślę, w relacji. I też trochę takiego poczucia, y, no do, do czego to zmierza, tak? A jak to będzie dalej, tak? I jak my będziemy w stanie sobie pewne rzeczy poukładać, nie? Więc to bardzo łatwo od tej frustracji przejść w ogóle do takich pytań fundamentalnych na temat tej relacji, nie, więc yy, myślę sobie, że to jest też gdzieś ważny kawałek. E, no i myślę sobie jeszcze o tych emocjach trochę, mm -hmm. idąc w stronę tego, że ta regulacja emocji jest trudna, jeśli ja mam ADHD. No może być też trochę takie poczucie, i to się rzeczywiście czasami zdarza, że ta neurotypowa strona, która jest łatwiej, choć nie mówię, że zawsze jakby jest super łatwo, bo nikomu z nas nie jest zawsze super łatwo. Emocje mają to do siebie, że czasami poregulowanie ich to jest wyzwanie, więc myślę sobie, że, że ta strona, która gdzieś jakby być może w danym momencie ma mniejszy kłopot z zarządzaniem tymi emocjami, ma takie poczucie, że no nie wiem, że ja już nie powiem czegoś, albo już nie zacznę tego tematu, no bo będzie znowu znowu dużo emocji, nie wiem, czy znowu się pokłócimy, czy znowu wywołam złość w, w tej drugiej stronie, tak? I to jest wtedy trochę taka sytuacja, w której ja. Tą swoją złość na tą sytuację, gdzieś trzymam w sobie i trochę kumuluje, prawda? Gdzieś tam kumuluje, kumuluje, kumuluje. No i potem pojawia się sytuacja, jeden talerz źle włożony w zmywarce, prawda? Zupełna, bym powiedziała, błahostka, tak? A robi się z tego kłótnia na. Yy... I wychodzą te wszystkie rzeczy, których się nie chciało wypowiedzieć. Wtedy wszystko się wylewa, dokładnie, nie? I to czasami właśnie wynika, właśnie z, z takiego trochę ochronienia siebie, tak, że na już nie będę dorzucać, bo wiem, że ta druga strona bardzo emocjonalnie różne rzeczy przeżyła i bierze, więc ja to tak schowam, 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 będę to trzymać. No, tylko to ma krótkie nogi, tak jak powiedziałaś, że jest moment, w którym to się gdzieś wylewa, więc myślę sobie, że to trochę bym to nazwała, nie wiem, jakimś takim trochę trzymaniem tych emocji, takim zablokowaniem trochę w tych emocjach, z obawy przed tym, co będzie, jak, jak rzeczywiście ja zacznę mówić, tak? No właśnie, wydaje mi się, że w ogóle te emocje to tutaj w tej takiej relacji, w każdej relacji, ale w takiej to wydaje mi się, że szczególnie, to taki y, może być często dosyć trudny kawałek. Wiadomo, że jeżeli mieszkamy razem, na przykład, widujemy się w różnych sytuacjach i w takich, kiedy mamy. Dużo energii, dużo zasobów psychoenergetycznych i też w takich, gdzie jesteśmy zmęczeni po całym dniu pracy, głodni i po prostu ciężej jest wtedy mm -hmm. jakoś nad tymi emocjami pracować każdej ze stron, a już yy, myślę, że właśnie osobie z ADHD często jest wręcz może nawet trochę trudniej te emocje jakoś tutaj uregulować. No, i właśnie, i tu pojawia się moje pytanie, jak to w ogóle ugryźć, ten kawałek, i jak jakoś pracować nad tym, żeby w takich trudniejszych momentach, na przykład, nie pojawiały się takie wybuchy emocjonalne, które wydaje mi się, że często pojawiają się u osób z ADHD. Ja jestem osobą, która. Pracuję nad takimi wybuchami od lat i zdecydowanie jest łatwiej na przestrzeni tych lat, bo wielu rzeczy się już nauczyłam. Mm -hmm. Też odbyłam różne psychoterapie, nad których po prostu o tym rozmawiałam. Też na przykład w takich trudniejszych jakichś chwilach znalazłam sobie metodę, że po prostu mówię stop, i na przykład mówię, że potrzebuję teraz wyjść, przewietrzyć się, przejść się wokół bloku siedem razy zaraz do ciebie mm -hmm. wrócę. Możemy wtedy spróbować porozmawiać, ale aktualnie nie jestem w stanie po prostu, bo czuję, że mnie zaraz rozsadzi, czuję, że zaraz powiem coś, czego nie chcę mówić, i czuję po prostu, że te emocje są tak silne, mm -hmm. że ciężko jest mi je w jakikolwiek sposób poskromić. I właśnie zastanawiam się, jak to ugryźć. Czy są jakieś metody w ogóle pracowania nad tymi emocjami, czy tutaj właśnie, jeżeli mamy te trudności na takim poziomie, który. No Przeszkadza w tej relacji, to czy jedynym rozwiązaniem jest tu na przykład właśnie terapia? Mm -hmm. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo szerokie. Tak, trochę dlatego, że gdzieś sama regulacja emocji, y, jako tako w ogóle w, w związkach. Y, jest o tyle czasami trudna, że ludzie czasem dobierają się trochę na takiej zasadzie, już tu mówię bardzo ogólnie, że gdzieś my sobie trochę depczemy po czułych punktach, czy w ogóle relacje obnażają nasze czułe punkty. Także, nie wiem, mój partner sprawia, że ja jestem, czuję się niekompetentna w relacji, mimo tego, że on w ogóle nie ma tego na myśli, no ale tak coś powie, a mi się to na bazie moich doświadczeń czy moich schematów. Taki sposób odpali, tak? A nie wiem, moja partnerka czuje się gdzieś, no nie wiem, wiecznie odrzucana przeze mnie, tak? Bo ja też coś takiego robię. Czyli jeśli ktoś mi nadepnie na taki mój czuły punkt, no to tam emocji może być, yy, prawda, to może być czasami bomba yy, gdzieś tam. Chodzi mi o natężenie tych emocji. nie? Więc to w ogóle relacje po pierwsze w ogóle będą obnażać, i gdzieś prowadzi do tego, że tych emocji jest dużo, i że one gdzieś no, bywają trudne do, do wyregulowania sobie. I myślę sobie jak, czy psychoterapia jest jakby jedynym mm, sposobem. Myślę sobie, że, że na pewno to nie jest, nie, nie ma remedium, nie? że no, tylko musisz pójść na terapię. Mm -hmm. Aczkolwiek psychoterapia no, daje dużo narzędzi do tego, żeby właśnie umieć sobie w takich sytuacjach poradzić. Myśląc o tym jako takiej skrzynce, że ja mam różne opcje do użycia, tak? Że jak zdarza mi się taka sytuacja, to ja wiem, że mogę zrobić A, mogę zrobić mm -hmm. B, mogę zrobić C. To jest to, czego uczy terapia, nie? I jakby pierwszą taką, y, takim narzędziem mm -hmm. jest w ogóle ta uważność na to, że ja zaczynam widzieć, że coś się ze mną dzieje. Bo jeśli ja nie mam tej uważności, to ja się złapię już jak, prawda, tutaj w trakcie wyścigu, gdzieś się już wykoleiłam, przewróciłam. Bo nie złapałam tego momentu, kiedy te emocje rosły i była jeszcze szansa na to, co tak fajnie powiedziałaś, że słuchaj, muszę wyjść, stop, przejść się, muszę poczekać, aż trochę poreguluje się, jak mm -hmm. trochę mi te emocje opadną i wtedy wrócimy do tej rozmowy. Nie? Taki manewr jest możliwy tylko wtedy, jeśli ja mam dość uważności w sobie... Na to, co się w ogóle ze mną dzieje, i ja w porę zdążę to powiedzieć, prawda? Bo często jest tak, że my, jak wyłapiemy się, potem jak już. po fakcie. Jakby mleko mhm. się rozlało, nie? Po fakcie. I to jest ważna umiejętność, której my się uczymy na psychoterapii, właśnie tej uważności na sygnały i z mojej głowy, i z emocji, i z mojego ciała, tak, z tego, co się ze mną dzieje, które będą mi pozwalały złapać ten moment, muszę powiedzieć, stop, nie? Tych narzędzi jest całe mnóstwo, też w zależności od, prawda, od tego, y, one są do przetestowania, co komu y, gdzieś będzie działało, ale myślę sobie, czy o y, różnego rodzaju takich technikach, które przywracają nas z tego mózgu emocjonalnego do tego mózgu bardziej rozsądnego, takie techniki uziemniania się, tak? Czy właśnie, nie wiem, podziałania trochę z oddechem, czy właśnie takiego słowa klucza, o którym mówisz, że stop. I po prostu trochę robię sobie chwilę przerwy, wychodzę. Czy to, co mówisz, muszę się przejść przed blokiem, to jest nic innego jak aktywność fizyczna, która czasem jakby bardzo dobrze robi na moją głowę, bo ja dzięki niej zyskuję kawałek dystansu. Albo też, nie wiem, zadziałanie y, dotykiem jakimś, mhm. na jakaś faktura, jakaś piłeczka, jakiś fidget, który sobie tutaj po prostu się na tym skupię i trochę wyrzucę część tego napięcia z siebie przemyję twarz zimną wodą, tak, nie wiem, wejdę pod szybki prysznic, mm -hmm. czyli bardzo poreguluje siebie z ciała, nie? I myślę sobie, że to są wszystko te kawałki, nad którymi my na terapii możemy pracować i to są kawałki, nad którymi możemy pracować też na terapii, myślę sobie par, jeśli gdzieś taka się pojawia, nie? Bo myślę, tu może być setting indywidualny, mm -hmm. że ja jako człowiek sobie na tym pracuję, ale może być też tak, że my jako para zaczynamy myśleć o tym, no jakie to ja mogę mieć strategię, kiedy Czujemy, że nam rośnie, tak? I że po prostu zaraz na środku salonu wybuchnie bomba, i my będziemy potem tego żałować, tak? Bo, bo to nie jest to, co chcieliśmy powiedzieć. Też podejrzewam, że te strategie są w jakimś stopniu indywidualne, czyli coś Absolutnie. będzie się na nas działać, coś będzie się nam się sprawdzać, a coś niekoniecznie. I fajnie po prostu popróbować sobie różnych rzeczy, zobaczyć, czy na przykład właśnie jestem w stanie wychwycić ten moment, gdzie to się zbliża, próbować go wychwycić. <sum> i testować po prostu różne te strategie, zobaczyć co się u nas sprawdza, czy będę na przykład w stanie zastosować to słowo, jakieś czy w ogóle uda nam się umówić mhm. na takie słowo i też czy partner partnerka to zrozumie, że ja czasami nie jestem w stanie na przykład dokończyć tej kłótni teraz, tylko potrzebuję trochę przestrzeni na to. Mi się wydaje, że w ogóle te emocje to jest taki yy, i te takie wybuchy emocjonalne trochę nie wiem, może trochę za to za ostre brzmi, ale te takie Skondensowane emocje to właśnie taka bomba, powiedzmy, że ona jest bardzo trudna dla obu stron, bo jeżeli, powiedzmy, ta bomba wybuchnie z mojej strony, osoby z ADHD, dla mnie to jest bardzo trudne, bo ja bardzo szybko zaczynam żałować mhm. tego, że te emocje gdzieś. No że gdzieś to wszystko poszło za daleko, że ja nie chciałam tego powiedzieć, nie chciałam powiedzieć tego w taki jakiś określony sposób. Nie chciałam podnosić głosu, że nie chciałam, nie wiem, zacząć płakać. Zaczynam żałować różnych rzeczy i zaczynam po jakimś czasie, jak już trochę ochłonę, dostrzegać, że jednak to zachowanie rani w jakiś sposób mojego partnera i że ja też nie chcę w ten sposób funkcjonować. Co nie zawsze jest łatwe i to jest trudne i dla mnie, i dla partnera, partnerki, mm -hmm. e, bo po prostu boli to w jakiś sposób, myślę, obie strony. I właśnie myślę, że szalenie istotne jest to, że jak jesteśmy w jakiejkolwiek relacji, to żebyśmy starali się właśnie nad tymi emocjami, nie wiem, czy pracować, bo nie zawsze chyba, nie zawsze chyba da się te emocje jakoś poskromić, tylko bardziej żebyśmy właśnie je tak starali się zauważać i też może, żebyśmy znaleźli jakieś techniki, które pozwolą nam zmniejszyć częstotliwość tych bomb, takich silnych. Mm -hmm. Żebyśmy siebie nie ranili, nie? I myślę sobie, mieli trochę regulować to, co wzajemnie czujemy, mm. bo to, że te emocje gdzieś rosną, że są bardzo intensywne i że jakby same emocje w sobie, prawda, no nie robią nikomu krzywdy, ja mogę przeżywać straszną złość, ale jeśli ja nie nawrzucam wtedy, nie powiem pięciu słów za dużo, no to nikomu nic złego się nie dzieje. To, co rani, to jest konsekwencja tych naszych emocji, nie? Tego, że tam się nazbiera, nagromadzi i ja. W impulsie tego, w impulsie, który idzie za tą emocją, wypowiem pewne rzeczy, czy zrobię pewne rzeczy. Więc chciałabym też, żebyśmy, jakby patrzyli trochę na to, że same emocje w sobie, no, nie są niczym złym i my też nie uciekniemy od nich. No one są częścią, sprawiają, że my jesteśmy ludźmi, trochę są częścią naszego człowieczeństwa, tak? Więc y, one gdzieś są i są ważne, bo, bo, bo informują nas o ważnych rzeczach, a to, co gdzieś potem jest kłopotem, to jest często. To, że ja poszłam za impulsem tej emocji, a pamiętając o tym, że impulsywność jest jednym z osiowych objawów ADHD, no stąd też ten kłopot w regulacji emocji, to się tu wszystko skleja. Zresztą też jakby pojawiają się takie głosy, które teraz w środowisku naukowym gdzieś mówią o tym, że w ogóle kłopoty z regulacją emocji powinny być brane jako jedno z kryteriów diagnostycznych, być może w ogóle dla samego ADHD, że to jest na tyle wyraziste u tej grupy osób, że Rzeczywiście, my nawet myślimy o tym, czy tego gdzieś tam nie włączyć jako jedno z kryteriów, nie? Więc myślę sobie, że to jest ważne, żeby pamiętać, że no to często wynika z takiej impulsywności, co wcale nie znaczy, że mój partner bez ADHD, czy partnerka bez ADHD nie może być na przykład temperamentalnie impulsywna, nie? Bo mhm. impulsywność jest znowu cechą, która jest w populacji. Ja mogę być impulsywna, bo mam ADHD i mam partnera, który też jest impulsywny. On nie ma ADHD, ale jest impulsywny. I wtedy mhm. z tymi emocjami rzeczywiście e, gdzieś robi się kłopot. O matko, trochę idąc jeszcze w inny zakamarek, bo już patrzę, że rozmawiamy godzinę, a też mhm. nie chcecie absolutnie przetrzymywać tutaj do północy, chciałabym trochę poruszyć temat takich domowych obowiązków, bo mhm. jak żyjemy wspólnie, to wiadomo, że te obowiązki domowe się pojawiają i tak jak powiedziałaś, tutaj chyba też trochę ważne jest znalezienie takiej. Równowagi, że z jednej strony niektóre rzeczy mogą być łatwiejsze dla mojego partnera, na przykład jakieś wypełnianie dokumentów, z którymi mam problem, czy nie wiem, takie właśnie trudne dla ADHD-owców rzeczy, ale z drugiej strony znalezienie jakiejś równowagi, żeby ten partner nie czuł się za bardzo obciążony i przytłoczony, tak jak powiedziałaś. I wydaje mi się, że tutaj na tym polu w ogóle pojawiają się różne trudności. Też na przykład związane właśnie z tym przypominaniem, tak jak mówiłaś, bo ja na przykład, znowu powiem trochę z mojego podwórka, bo tak będzie po prostu łatwiej. U mnie jest tak, że mój partner jest bardzo taką dokładną osobą i bardzo taką osobą lubiącą porządek. On lubi, jak jest czysto wokół. W ogóle jest chyba jedną z najbardziej takich poukładanych osób, <laughs> jakie znam, więc to jest z jednej strony dużą zaletą. Bo on też tak trochę przypomina mi o tym, że w ogóle warto utrzymywać porządek wokół siebie i tak trochę mnie do tego mobilizuje. A z drugiej strony wcale nie zawsze jest to dla mnie łatwe, bo ja po pierwsze nie mam aż tak dużej potrzeby sprzątania, bo ja lubię porządek, ale najchętniej to chciałabym, żeby on się sam zrobił. Samo istak, dokładnie, sam zrobił. I czasami pojawiają się tutaj różne trudności, bo. Na przykład nie mam zasobów, żeby w danym momencie coś posprzątać, albo nie widzę potrzeby, żeby porządkować stosik kartek najróżniejszych na moim biurku, a to na przykład jest, powiedzmy, trudne dla mojego partnera. I tutaj zastanawiam się, jak to też rozgryźć, jak się komunikować wzajemnie, żeby z jednej strony ta potrzeba porządku partnera została spełniona i żeby faktycznie on się czuł po prostu dobrze w naszym domu. A z drugiej strony, no ja na przykład czuję dużą frustrację w momencie, kiedy on nawet prosi mnie, żebym coś zrobiła i to jest strasznie dziwne. Wydaje mi się, że ciężko może być to zrozumieć osobie, która po prostu znowu nie była w moich butach, ale nawet wiem, że to pytanie nie, albo prośba nie ma w sobie nic złego, ale ja po prostu czuję frustrację, bo na przykład... Nie mam w tym momencie ochoty sprzątać, nie czuję, że to jest teraz, nie wiem, najważniejszy punkt programu, i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, jak tutaj na tym polu powiedzmy sobie poradzić, mm. bo jednak no jest to duża część codzienności. Absolutnie. I myślę sobie, że tu jest chyba trochę ważny taki kawałek urealnienia oczekiwań z obu stron. Urealnienia rzeczywiście tego celu, które obie strony będą miały. Ustalenie przede wszystkim wspólnego celu, bo porządek dla mojego partnera może znaczyć zupełnie coś innego niż porządek dla mnie. No i trochę pokazanie, na czym zależy jednej i drugiej stronie, trochę będzie prowadziło nas do tego, że my jesteśmy w stanie wyznaczyć pewne priorytety. Że no, lista mojego partnera, nie wiem, 35 punktów, które muszą być spełnione, może być dla mnie jakby bardzo trudna. Ja rzeczywiście mogę się strasznie spinać, żeby to zrobić, ale może się okazać, że zabraknie mi pewnych zasobów na inne rzeczy wtedy, tak? albo że no gdzieś w innych obszarach nie dam rady. Więc trochę spotkanie się i w ogóle trochę wyłożenie, zagranie w otwarte karty, tak? no powiedz mi, na czym Tobie najbardziej zależy. Ja Ci powiem, co jest dla mnie ważne. Próbujmy gdzieś to uwspólnić i wyznaczyć te rzeczy, które rzeczywiście są dla nas jakby na ten moment priorytetem. To jest w ogóle taki punkt wyjścia do tego, żeby się nie minąć z tymi oczekiwaniami i dalej się nie, nie spinać o to, nie? Bo może się okazać, że stosik kartek na biurku no jest absolutnie po prostu priorytetowy, że mój partner wchodzi do. No nie może na to patrzeć, tak? Że to jest coś, co absolutnie ja wiem, że to na moim biurku, no ale no powoduje u niego taką jakąś no dużą potrzebę, tak? Uporządkowania, że no jest mu się trudno sobie z tym poradzić, a na przykład jest w stanie. Przejść nad okruszkami na blacie kuchennym, spoko mogą leżeć. Nie? No i trochę, jeśli my jesteśmy w stanie gdzieś porozmawiać o tym, co jest rzeczywiście ważne i ustawić ten priorytet, mm -hmm. to, to ja zwiększam szansę na to, że nawet gdzieś mając y, y, swoje ADHD-owe y, różne wyzwania że jestem w stanie się gdzieś lepiej nad tym skupić no i wtedy muszę stworzyć sobie strategię a najlepiej fajnie, jeśli tworzymy je razem, tak, słuchaj, no to nie wiem pracujemy nad tym, żeby po przyniesieniu zakupów ze sklepu, one w ciągu dwóch godzin znalazły się w szafce w lodówce, a nie stały trzy dni prawda, gdzieś, nie tworzymy, czy to jakieś checklisty, tak, czy to przypominajki sprawdzamy, co rzeczywiście nam nie będzie działało, czy umawiamy się na to, że słuchaj no nie wiem, raz sobie o tym przypomnimy Albo, że jest jakieś e, jakiś słowo klucz znowu, że nie miele od początku tego, ale weź, zrób to, bo tylko słuchaj, nie wiem, biurko, tak? I mm -hmm. ja mam na to zgodę, że ktoś mi w taki sposób o tym przypomina, a nie, że opowiada mi znowu całą historię o tym, że te kartki one nie mogą tak leżeć, że to źle i że, że mi jest trudno. nie? No i, okay. no i pamiętam też, że to jest tu i teraz, nie? Czyli jak przestaję stosować strategię, no to jest szansa, że kłopot wróci. Tak, ja jeszcze ze swojej perspektywy osoby za DHD mogę powiedzieć, że mi osobiście dobrze się sprawdza, jeżeli ja zrozumiem, dlaczego to jest ważne dla mojego partnera. Mm -hmm. Na przykład, dlaczego jest dla niego ważne, żeby te kropelki z blatu były dobrze starte, bo na przykład ważne jest dla niego, żeby ten blat nie zaczął pleśnieć, bo mamy fajne meble i po prostu, mm -hmm. żeby, żeby jak najdłużej utrzymać je po prostu w takiej kondycji, w jakiej są. Sam komunikat. Czy starłaś kropelki z blatu, który słyszę 17 tysięcy, tysięczny raz? No, mm -hmm. budzi Frustruje. we mnie frustrację, ale gdy, gdy na przykład porozmawiamy o tym i uda się jakoś dojść do tego, dlaczego to jest ważne, to mi też później po pierwsze jest łatwiej pamiętać w ogóle o tym, żeby to zrobić, bo to jest ważne i wiem dlaczego. A po drugie jest mi łatwiej się do tego zebrać, bo. Przestaje traktować to jak. Tak, przestaje traktować to jako coś totalnie bez sensu i totalnie mało ważnego, tylko już wiem, dlaczego to jest ważne, więc no, ja osobiście mogę polecić coś takiego. Chociaż też to nie zawsze jest łatwe, żeby w ten sposób rozmawiać, i czasami na przykład też z naszego tutaj doświadczenia no, na początku mojemu partnerowi ciężko było zrozumieć, że tak ważne jest dla mnie tłumaczenie tak oczywistych według niego rzeczy. Czyli właśnie to dociekanie, mm -hmm. ale dlaczego to jest dla ciebie takie istotne, ale jak wytłumaczyłam mu, że to, że powie mi, dlaczego to jest ważne, może później pomóc Spłynąć. mi pamiętać mm -hmm. o tym, no to już dzięki temu właśnie to zrozumiał, i faktycznie to się u nas w miarę sprawdza. Także mm -hmm. to mogę polecić od fajna siebie. strategia. Fajna strategia, bo często to jest też trochę tak, że jeśli mam głowę, która generuje bardzo dużo pomysłów, tak, a taką głową jest często adechadowa głowa, no to ja mogę mieć tysiąc pomysłów na to, dlaczego ktoś mi mówi o tych kropelkach, nie? Że no, bo on to ma taki styl, że zawsze do czegoś się przyczepi, tak? Albo nagle bez sensu, no jak coś jest bez sensu, to po co ja mam to robić, tak? Albo może mówi to dlatego, że coś tam, że gdzieś tam i mam tysiąc różnych wytłumaczeń, i gdzieś się w tym zapętlam, no i wtedy rzeczywiście to mi się wydaje no ale po co, nie? A jeśli ja już zaczynam rozumieć, że robię A, bo B, tak, to łatwiej mi jest też na to znaleźć pewien algorytm czy strategię. Być może nakleić sobie na lustrze karteczkę kropelki i zawsze jak myję zęby, to <noise> wiem, że następną czynnością po umyciu zębów jest zetrzeć blat, prawda? Mm -hmm. Czyli czasem też taką strategią na pamiętanie, to już jest ze strategii, na pamiętanie różnych rzeczy jest zakotwiczanie tego, co ja mam zrobić w innych nawykach, Albo gdzieś na widoku, tak, tak jak mówisz, albo też za, jakby podpinanie pod już istniejące nawyki nowych czynności, czyli mm -hmm. i tak będę myła zęby i ćwiczę nad tym, że do, tych, do tego mycia zębów dołączam sobie jako nawyk przecieranie blatu, tak? I dzięki temu jest mi łatwiej o tym pamiętać. To jest to dokładnie już... mój nawyk mm -hmm. teraz po umyciu zębów ścieram no właśnie. No właśnie, więc i, a to są też takie rzeczy, nad którymi my rzeczywiście pracujemy na, na terapii często, nie? Bo, bo to są realne problemy, tak? I czasem to jest naprawdę trudne gdzieś Tak, te, te i to się sobie... wydaje, że to są tylko powiedzmy kropelki, ale mm -hmm. jak już się razem mieszka i razem funkcjonuje i właśnie ma się powiedzmy różne potrzeby w danych obszarach, to faktycznie ważne jest, żeby nawet o te kropelki Zadbać, bo takie z pozoru malutkie rzeczy, jak właśnie później się w nas kotłują i kłębią, to później mogą nagle wybuchnąć, a wtedy już jest po prostu trudniej i mniej przyjemnie. Dokładnie. Więc to też wyciągnęłam z terapii, że warto nawet te takie małe rzeczy traktować jak ważne sprawy i po prostu starać się nad nimi pracować, bo dzięki temu możemy uniknąć tego, że one się jakoś na mhm. Tak, dokładnie. To jeszcze, jeszcze zadam Ci pytanie. Zastanawiam się trochę, czy ten temat jeszcze poruszać, bo no faktycznie już trochę długo nam ta rozmowa zajęła, ale to daj znać, co Ty o tym uważasz, bo chciałam Cię jeszcze spytać o temat, który dotyczy intymności i seksualności, mhm. dlatego że no też tutaj się domyślam, że na seksualność może wpływać mnóstwo czynników. I nie tylko ADHD, ale że ADHD też może tutaj w niektórych przypadkach generować jakieś trudności jakieś wyzwania. Czy możesz tak pokrótce może powiedzieć, jakie właśnie wyzwania mogą pojawić się w tym obszarze w przypadku relacji z osobą z ADHD? Mhm, jasne. Myślę sobie, że pytasz o trudności, więc też o, o tym powiem, ale powiem też trochę o tym kawałku, że często to życie Właśnie ta intymność czy seksualność jest bardzo fajna, trochę, zwłaszcza mm -hmm, jeśli partnerzy okay. się dobrze dopasują pod względem czy to poziomu y, libido, czy to mm -hmm. jakby myślę sobie też o tych y, jakby takich dużych zasobach ADHD-owej głowy, nie? Mm -hmm. która właśnie dużo y, jest w kawałku, czy to spontaniczności, czy kreatywności, mm -hmm. czy w ogóle takiego poszukiwania nowości, więc to z jednej strony naprawdę czasami bardzo fajnie, e, fajnie działa. Ale skupiając się trochę na trudnościach, gdzieś bo o to pytasz, to rzeczywiście jest druga strona, e, zwłaszcza jeśli to niedopasowanie gdzieś tam się pojawia. Porządkując o trochę o tym, co jest przebadane, co mówią badania, większość badań jest w ogóle robiona na, na nastolatkach, od takiej seksualności mm -hmm. dorosłych z DHD jest dużo mniej. Ale te nastolatkowe badania trochę mówią o tym, że rzeczywiście przez trudności w kontroli impulsów, czyli właśnie tą impulsywność, gdzieś często te zachowania seksualne w ogóle wśród nastolatków one są dużo bardziej ryzykowne. Nie? Że jest więcej partnerów, jakby mniej to jest przemyślane, tak? Też wśród takich osób jest wtedy więcej na przykład ciąż w młodym wieku, nie? Więc no właśnie, jest... chciałam się spytać, czy to może być na przykład wcześniejszy wiek też? Tak, w ogóle czy inicjacja seksualna jest natrafiłam na badania, które mówią, że o rok wcześniejsza, jakby ze względu na samo ADHD. Mhm. W porównaniu do rówieśników bez tego wyzwania. Nie? Więc to, jakby już w pewien sposób nakreśla nam te ramy, że ta seksualność, jakby trochę będzie inaczej wyglądać. Ale myślę sobie potem w dorosłości, już powiedzmy w takich bardziej ustabilizowanych związkach, to też myślę sobie, że, że to, to już są takie rzeczy, o których powiedziałabym mniej się mówi, albo gdzieś dopiero w rozmowie. Jak się o to zapyta, to, to gdzieś to wychodzi, że czasami, czy to w samej intymności, czy w seksualności, na przykład przeszkadza to, że ja się łatwo rozpraszam, tak? Albo że w ogóle mnie różne mm -hmm. rzeczy rozpraszają. Że gdzieś zamiast skupić się na tym, co w danym momencie się dzieje, na tym, co w danym momencie czuję, no to moja głowa ma tysiąc myśli na, ja w ogóle, prawda, jestem gdzieś myślami dalej i to jest jakiś kłopot. Mm -hmm. Ale też myślę sobie, że czasami taką trudnością, o której mniej się mówi, to trochę to, że często przy ADHD mamy trochę przesuniętą fazę chodzenia spać. Mm -hmm. Na zasadzie, czy w ogóle mamy kłopoty ze snem, mm -hmm. czasami ten sen nie zgrywa się porami z porami snu mojego partnera, tak? A gdzieś, oczywiście, nie mówię, że ta seksualność dzieje się tylko wieczorem i tylko w łóżku. Ale to mhm. jest jakby najczęstszy, też myślę, taki moment, czy gdzieś w ogóle taka okazja na to, żeby czy tej intymności, czy jakiejś własnej seksualności yy, doświadczać. Nie? I jeśli nam się rozjeżdża ta pora chodzenia spać, tak, bo mój partner gdzieś szybciej, a ja mam kłopoty ze snem, jestem jakoś niedospana, albo w ogóle jestem bardzo zmęczona wieczorem, albo wprost przeciwnie, no, chodzę bardzo późno spać, mhm. no to tracę trochę yy, szansę na to, że my będziemy tutaj się gdzieś spotykać. No a jeśli mam jeszcze kłopoty, z planowaniem dodatkowo, czy z, z organizowaniem. Myślę tu już w ogóle o takich relacjach, gdzie czasami, gdzie wchodzimy trochę na taki etap związku, że tą seksualność trochę zaczynamy planować z różnych mm -hmm. powodów, tak? No tak? Czy to dzieci, czy to obowiązki, czy to jakieś delegacje, tak? No, Potem bardzo różnie to w życiu bywa, ale jeśli my nie mamy na to uważności, no to czasami ta rzeczywistość nam odbiera te okazje, nie? Mm -hmm. więc trzeba, trzeba rzeczywiście jakby intencjonalnie wykonywać nad tym pracę. No, i jeśli mi jest trudno planować i organizować różne rzeczy, no to rzeczywiście znowu to będzie wyzwanie. I też myślę sobie jeszcze taki aspekt, który no nie jest jakby zawsze obecny przy ADHD, ale jest częsty. Myślę sobie o różnych nadwrażliwościach, takich sensorycznych, zmysłowych. Nie? Mhm. To nie jest kryterium diagnostyczne mhm. ADHD, ale to jest często coś, co współwystępuje przy neuroatypowości. Że właśnie, czy określone zapachy, konsystencje, faktury są dla mnie trudne, są nieprzyjemne, tak? Mm -hmm. Czy jakoś, mm, no nie wiem, wywołują mój dyskomfort. I tu jest znowu kawałek myśląc o zbliżeniach czy o takiej intymności, że my musimy mieć dużą otwartość w komunikacji i też takie zaufanie do mojego partnera, partnerki, mm. żeby móc o tym jawnie rozmawiać, że słuchaj, no nie wiem, coś jest dla mnie trudne, tak? Albo coś mi nie pasuje w, w tej jakby naszej formie intymności, właśnie dlatego, że nie wiem, że, że akurat dla mnie zmysłowo to jest trudne, tak? Czy to mm -hmm. robi mi dyskomfort. I to czasami jest też taka nieprzegadana rzecz w relacjach, bo gdzieś ludzie się spinają i no, trochę próbują to przetrzymać, a rzeczywiście, trochę, jeśli zaczynam rozumieć, że to może wynikać też z diagnozy, bo to często właśnie współwystępuję, no to być może będę miała większą otwartość, żeby gdzieś o tym y, rozmawiać, nie? Mm, myślę, że to jest bardzo ciekawe wszystko, co powiedziałaś. Ja ze swojej strony powiem, że u mnie w domu mało się mówiło o różnych aspektach seksualności, więc przez długi czas miałam też problem, żeby w ogóle o tym rozmawiać z partnerem, ale też w ogóle wypowiadać określone słowa, było to dla mnie trudne, a bardzo dużo zmieniło się na dobre, gdy właśnie zaczęłam szczerze komunikować moje potrzeby, szczerze tak otwarcie I o się... tym rozmawiać z partnerem. I tutaj też mogę taką małą radę od siebie dać, że jeżeli ktoś ma z tym problem, to serdecznie polecam zaobserwowanie na przykład Kasi. Kasia, co z tym seksem? Mhm. Kasi Koczułab, która no przepięknie o tym wszystkim mówi otwarcie i na przykład mi osobiście bardzo pomogła w przełamaniu się do rozmów. A takie rozmowy no, są bardzo potrzebne nie tylko w relacji, relacjach, Absolutnie. tylko w każdej relacji. Także no, tutaj taka rada ode mnie myślę, że myślę, że znowu no, to, co powiedziałaś, jest bardzo ciekawe, ale znowu radzenie sobie z tymi różnymi wyzwaniami, to już jest mocno indywidualna sprawa, mm -hmm. więc podejrzewam, że warto zacząć od jakichś rozmów, a po prostu, jeżeli jakieś trudności no, są. Ciężkie, żebyśmy sami je ogarnęli, to warto po prostu udać się do seksuologa czy do psychoterapeuty Jasne. i po prostu obgadać to mm, wspólnie z nim. I jeszcze dosłownie ostatnie dwa pytania mm -hmm. mam do ciebie. Mm -hmm. <laughs> tutaj śmieję się, ale tutaj dostawałam wiadomości, że niech ta rozmowa nawet trwa 7 godzin i że ludzie tak czy siak będą jej słuchać, bo ogóle myślę, że jest naprawdę ciekawa. Także, także mm -hmm. bardzo, bardzo się z niej cieszę. Pierwsze moje pytanie z tych ostatnich dwóch jest takie. Myślę, że dosyć odpowiedź jest jasna, ale chcę, żeby to wybrzmiało. Czy takie zaopiekowane e, zaopiekowanie się ADHD już na takich wcześniejszych etapach, na przykład jeżeli ta diagnoza zostanie postawiona, jak my jeszcze jesteśmy dziećmi albo jesteśmy młodsi, czy to może przyczynić się później do budowania i podtrzymywania relacji w dorosłości? No bo z jednej strony jest tu i teraz, a z drugiej strony wydaje mi się, że. Taka świadomość już na wcześniejszym etapie, i takie poznanie lepiej siebie od tej strony, być może może tutaj jakoś pomóc później. Mm -hmm. Ja myślę, że to jakby jak najbardziej, nie? że im jakby wcześniej my zaczniemy rozumieć, skąd mamy różne kawałki. Tym jakby potem jest łatwiej, jak poziom trudności się zwiększa, tak, no bo to już nie jestem tylko ja, tylko no już poziom skomplikowania się robi trochę wyższy i im więcej ja mam zasobów, im więcej ja mam wiedzy na temat siebie, na temat swoich schematów, na temat tego, jak ja działam, co jest dla mnie ważne, tak? co mi pomaga, co mi utrudnia, jak mogę nad tym pracować. To jest wszystko ogromny zasób, który potem pomaga budować też fajne, satysfakcjonujące relacje. To jest dosyć podobnie jak w przypadku nawet nie ADHD, ale w ogóle myślę sobie, że jeśli ja y, mam dużą samoświadomość siebie, tak, gdzieś tam rozumiem swoje schematy i gdzieś mechanizmy działania, to będzie mi łatwiej budować potem satysfakcjonujące relacje. Myślę sobie trochę o tym, pamiętając, y, że to, że ja mam diagnozę ADHD, nie jest usprawiedliwieniem dla różnych moich e, trudności czy rzeczy, bo to jest też czasami przedmiot, e, jakby szczególnie po tej drugiej stronie, po tej stronie osoby neurotypowej, że czasami to jest trochę takie traktowanie, no bo ona, nie wiem, tu tego nie robi, bo ma ADHD, tak, i wszystko, bo ma ADHD, i wszystko, bo ma ADHD. No właśnie, gdzie jest ta granica? Ta granica jest w ogóle jakby bardzo trudna czasami do, zo do zobaczenia, ale jeśli my, Zaczynamy się dokładniej przy, przyglądać, to rzeczywiście ją widać. No bo nie jest trochę wymówką, że sobie no ja nie będę pracować, bo mam ADHD, tak? Bo nie będę robić zakupów, bo mam ADHD. Nie, nie jestem w stanie wysłać listu na poczcie, bo mam ADHD, tak? Tylko, że być może, nie wiem, słuchaj, jest mi trudno z tym, żeby pamiętać o zapłaceniu rachunku na czas. Muszę sobie stworzyć strategię na to jakoś, albo nie wiem, spróbujmy jakoś razem wymyślić na to strategię. To jakby jest wszystko do rozsupłania i do zobaczenia. I im szybciej ja mam świadomość tego, że mam kłopoty w jakichś tam kawałkach, tym jakby mam większą szansę na to, żeby rzeczywiście sobie te różne strategie znaleźć. Wracam tu jeszcze też do tego, że wtedy mam też szansę, żeby zaopiekować to lekowo. Więc. Objawy mam mniejsze, więc to jest dodatkowy jakby plus tego, że ja gdzieś tą świadomość czy tą diagnozę mam wcześniej. Tutaj słuchacze i słuchaczki nie widzą, ale ja tylko tak siedzę jak taki kotek i cały czas kiwam głową, mm -hmm. bo bardzo się z tym wszystkim zgadzam. No i pytanie na koniec, takie już kończące trochę to naszą dzisiejszą rozmowę, bardzo wartościową, czy szczęśliwe i długotrwałe relacje osoby bez ADHD z osobą z ADHD są w ogóle możliwe? To jest jakby pytanie powiedziała takie gdzieś trochę <noise> retoryczne, nie? Ale jakby myślę, że dobrze, żeby to rzeczywiście wybrzmiało, bo też czasami wydźwięk jest taki, nie, że mówimy o tym, że jest dużo tych trudności i że to jest hmm. wyzwanie, i że tutaj jest praca do zrobienia. I to czasami jest takie bardzo przytłaczające, prawda? Że niezależnie po której stronie jestem, czy po tej stronie adychadowej, czy po tej stronie neurotypowej, to no mam takie poczucie, Boże, no to jest takie trudne, nie? Więc gdzieś chciałabym, żeby to wybrzmiało tutaj bardzo, jakby też jasno, że absolutnie. Szczęśliwe i długotrwałe relacje, satysfakcjonujące związki są absolutnie możliwe. Co więcej, no jakby sama znam przykłady takich relacji, więc to jest wszystko do zrobienia i to nie jest tylko krew pod i łzy, tak? Tutaj trochę jakby wy, wy, wyostrzając rzeczywiście. Te trudności, o których my rozmawiamy, to jest znowu pewne uśrednienie, czyli gdzieś wzięcie mhm. tego, co się gdzieś często zdarza, co wcale nie znaczy, że nie ma takich e, par czy takich relacji, gdzie, tak jak powiedziałam, na wstępie. To w ogóle nie jest kłopot, plus musimy też pamiętać o tym, że ADHD oprócz tego, że niesie w sobie różne wyzwania, niesie też wiele dobrych rzeczy, które czasami dopiero w toku terapii my się nauczymy w ogóle yy, widzieć, nie? bo czasami jest tak, że mam hmm. takie poczucie, że no to mi tylko utrudnia w życiu, ale jeśli ja dobrze znajdę środowisko, w którym będę funkcjonować, zmniejszę ten poziom niedostosowania ze względu na swoje objawy, znajdę gdzieś swoją niszę, to naprawdę. To, jak działa moja głowa, może być bardzo dużym atutem, i tak samo w relacjach. Zresztą to jest też często to, co mówią. Co mówi ta druga strona w relacji y, z osobami z ADHD? Też. To jest w ogóle ta spontaniczność, jest wspaniała, tak? Ta kreatywność momentami jest no ekstra, ten hiperfokus też, no, jakby pozwala załatwiać wiele rzeczy. Ta niezłomność w dopięciu czegoś, tak? Ona w wielu momentach, no, jakby jest bardzo, bardzo fajna w relacji. Więc myślę sobie, że też musimy gdzieś pamiętać o tym, że to, jak działa ta głowa, y, adechadowa głowa, ma swoje absolutnie zalety i fajne. Na kawałki i one bardzo często są tym, co sprawia, że ta druga osoba gdzieś się bardzo czy zakochuje w nich, tak? Czy one właśnie sprawiają, hmm. że to jest no, to jest to, co, co bardzo cenię w tej drugiej stronie, nie więc. Absolutnie to wszystko jest możliwe i nie zawsze jakby wszystkie te trudności muszą się gdzieś tam pojawiać. Co więcej, często przecież trudności pojawiają się absolutnie już w ogóle bez ADHD, tak? tylko w relacjach no tak. ludzi neurotypowych i to nie jest żadna też, żaden też gdzieś tam wyznacznik. Cieszę się bardzo, że to wybrzmiało na koniec, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli idziemy na przykład przez życie i Często dostajemy jakieś komentarze, że coś robimy nie tak albo coś jest z nami nie tak, mamy takie przeświadczenie, to może być nam wręcz ciężko wchodzić w jakieś mm -hmm. relacje ze strachu, że po prostu no to znowu nie wypali albo znowu będzie coś nie tak, znowu nie podołam i znowu to będzie po prostu dodatkowa trudność na mojej głowie, gdzie nie musi tak być. I taka relacja wiadomo, jak każda na pewno będzie miała swoje trudniejsze i takie no te trudniejsze momenty, ale też jest duża, duża przestrzeń na te takie naprawdę wspaniałe kawałki. fajne, piękne mhm. kawałki, tak. I tym chyba myślę, że dzisiaj możemy zakończyć tą rozmowę. Raz jeszcze bardzo, bardzo Ci za nią dziękuję. Ja, również ja dziękuję. sama słuchałam naprawdę z największą przyjemnością. I co, życzę Ci dobrej nocy. I <laughs> wzajemnie. I co, i jeszcze powiedz tylko, może gdzie Cię można znaleźć, jeżeli osoby słuchające nas. Chciałyby wejść sobie na jakiś twój profil w mediach społecznościowych na przykład. Mhm. Gdzie mnie można znaleźć? Generalnie jakby staram się bywać na Instagramie, ale różnie mi to wychodzi, bo, bo gdzieś, prawda, no m, różne rzeczy po drodze się dzieją, a to jednak pochłania dużo, dużo czasu, ale można mi znaleźć pod moim imieniem i nazwiskiem, po prostu Karolina cigar na Instagramie. Na Facebooku również strona psycholog.pl i też moje imię i nazwisko, albo w sieci generalnie strona psycholog.pl. Więc zapraszam, niestety nie mogę obiecać, że tam regularnie dużo się dzieje, bo, bo mam dużo różnych rzeczy po drodze, które, które też zabierają czas, ale staram się wrzucać od czasu do czasu jakieś informacje i też jakby zapraszam serdecznie Super. do obserwowania. Dziękuję Ci jeszcze raz. Wielkie dzięki, dobrej nocy.